Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Nazywa się Beata Pawlikowska, ja jestem Piotr Bednarczyk, mamy okazję porozmawiać. Mamy różne możliwości rozmawiania o różnych obszarach psychologicznych, też pomocy ludziom. Wiem, że się też zajmujesz obszarem, między innymi pomaganiem z obszaru przybliżania różnych treści psychologicznych, życiowych, tak, za pomocą literatury, książki. Ja natomiast zajmuję się psychoterapią, pracuję poprzez ciało, różnymi metodami, formami, sposobami, tak. No i tak pomyślałem, żeby też w sposób luźny, ale też swobodny niektóre tematy właśnie przybliżyć, tak. Ludzie są zaciekawieni różnymi tematami. Czasami to jest depresja, czasami to jest lęki, tak. Czasami jest to różne takie kompulsywne, nawykowe zachowania, tak. Pytają o sens życia. Ale to wszystko się ze sobą łączy. Dlatego, że człowiek, który nie czuje instynktownie sensu i celu w życiu, zaczyna szukać go na przykład w różnych uzależnieniach, które potem tworzy iluzje, a poza tym uzależnia zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Więc tak jak mówisz, że niezależnie od tego, czy to jest depresja, czy lęki, czy niepokój, czy taki przedłużający się stres, czy właśnie jakieś kompulsywne zachowania, myślę, że to wszystko zaczyna się w bardzo podobnym miejscu. Mówisz o tym instynkcie, tak? Nie. Mówię o tym, że nikt nie uczy ludzi radzenia sobie z emocjami. Myślę, że to powinien to być obowiązkowy przedmiot w szkole. A na razie jest tak, że dorośli, kiedy jesteśmy dziećmi, uczą nas, jak nie słuchać swoich emocji i uczą nas ukrywać swoje emocje, dlatego że tworzą takie wrażenie i takie przekonanie, że niektóre emocje są dobre i wolno nam czuć, ale są też emocje, których dorośli sobie nie życzą, żebyśmy mieli i zabraniają nam czuć. Więc zawsze, bardzo często słyszy się, nawet dzisiaj, już nie mówię o tym, że ja słyszałam, kiedy byłam dzieckiem, nie płacz, nie wściekaj się, nie bądź taka zła, albo nie bój się. No jak można, jeżeli ktoś się boi, to już jest owładnięty strachem, więc mówienie do niego nie bój się jest tylko namawianiem do tego, żeby zaprzeczył temu, co naprawdę czuje w tym momencie. Więc to tworzy kompletny chaos w psychice młodego człowieka czy dziecka, dlatego że wtedy nie wiadomo. Po pierwsze, nie wiadomo, co wolno czuć, a czego nie, więc uczymy się, których emocji nie wolno nam okazywać, ale to znaczy, że zaczynamy zaprzeczać samym sobie, bo nie możemy wyrażać tych emocji i one w nas zostają. I nic dziwnego, że później taki człowiek, któremu nie wolno było okazywać gniewu ani złości, któremu nie wolno było płakać, bo się z niego rodzice wyśmiewali, któremu nie wolno było się bać, bo był uważany za słabego. Nic dziwnego, że tacy ludzie później w dorosłości kompletnie nie umieją radzić sobie z emocjami, więc cierpią na ataki paniki, albo na różne lęki, albo na depresję, albo, ponieważ, tak jak powiedziałam, nikt nas nie uczy radzić sobie z emocjami, sięgają po to, co podsuwa nasza cywilizacja, co pozwala stępić emocje, czyli na przykład alkohol. Ja mam też takie doświadczenie z praktyki terapeutycznej. Najpierw miałem psychoedukacyjne takie doświadczenie, kiedy prowadziłem zajęcia profilaktyczne Spójrz Inaczej dla grupy wiekowej 7-14, tak? Czyli od 1 do 8 klasy wtedy swego czasu. I pamiętam, że pracowaliśmy też nad emocjami. I rzeczywiście ogromną sztuką, można powiedzieć sztuką było, aby te dzieciaki nauczyły się, czy potrafiły nazywać emocje, które posiadają, czy mają w sobie. Kolejny punkt, który pojawił się, to się pojawił, no dobrze, dzieci są uczone, ale czy rodzice potrafią to podtrzymać? No jasne, dlatego że to wszystko zaczyna się od rodziców, ale jeżeli mówimy, że to się zaczyna od rodziców, to trzeba powiedzieć, że to się zaczyna od rodziców rodziców, dlatego że nasi rodzice byli dziećmi wychowanymi przez swoich rodziców,
A ci rodzice byli wychowywani przez swoich rodziców. Więc to mówimy tutaj o takiej części rodowej już w tym momencie. Z pokolenia na pokolenie, dlatego że rodzice przekazują swoim dzieciom tylko to, co sami znają. Dokładnie. Jeżeli rodzice nie są szczęśliwi, jeżeli nie potrafią żyć w równowadze emocjonalnej, jeżeli nie potrafią żyć słuchając swoich emocji, jeżeli są od czegoś uzależnieni, to wszystko będą przekazywali swoim dzieciom. Ja mam też takie, tak jak to mówisz, doświadczenie właśnie tej pracy z rodzicami. Tak? Bardzo jest to interesujące, w jaki sposób oni też obchodzą się z emocjami. Czy to w gabinecie, czy w psyedukacji, czy w takiej pracy grupowej z dorosłymi ludźmi. I to, co ja zauważam, że jest taki ciekawy pomost. Tak? Pomost dotyczący pracy poprzez ciało. Czyli jak ciało zaczynamy włączać, nagle zaczynają odczuwać emocje. Tak? Rodzice? Tak, rodzice, dorośli. A w jaki sposób włączasz te emocje? No, możemy zacząć od tego, że emocje są... Nie ma pozytywnych, negatywnych emocji. Oczywiście się je nazywa, złość jest negatywna, radość jest pozytywna. Natomiast jak oni mają, że to jest emocja, taka jaka jest, otwiera ich w ogóle do tego, żeby doświadczać tych emocji. Oczywiście są to albo ćwiczenia, czasami to mogą być ćwiczenia bioenergetyczne, kiedy człowiek staje na dwóch stopach, zaczyna odczuwać więcej rozluźnienia, więcej stabilizacji. I wtedy pojawia się taka emocja, na przykład bardziej somatyczne odczucie, na przykład komfortu albo przyjemności. I wystarczy, że w tym momencie będzie jakieś ćwiczenie, których dwie osoby siedzą naprzeciwko siebie. I nagle odczuje smutek, albo czuje wzruszenie, albo może odczuć radość w rezonansie. Tak? I uświadamia sobie, że ta emocja sama się pojawiła. I on również oczywiście ma stosunek do tej emocji, czyli albo tłumienie, albo wyparcie. No i oczywiście pojawia się temat taki, który jest... Że raz, że mamy przekazy pod tytułem no nie wolno przeżywać emocji i też społeczne, tak? Ja pamiętam sam, jak byłem uczniem, to nie było opcji, żebym mógł nazwać emocje. Absolutnie. Szybciej mogłem dostać od nauczyciela, tak? niż w ogóle przeżywać emocje. Ale kolejny krok, który pojawił się, to taki, że są emocje uwięzione. Tak. Jest taki wybitny i ciekawy człowiek, on się nazywa Raja. W Polsce pojawiło się szkolenie, książka Regulowanie emocji i on właśnie mówił o tak zwanym ucieleśnianiu emocji. I to jest coś pięknego, tak? Jak uczucie, emocje... Mówisz o takich emocjach, których doświadczaliśmy dawno temu pewnie jako dziecko i które były tak obezwładniające, że z punktu widzenia dziecka, które ma jeszcze niewykształconą psychikę, nie było w stanie tej emocji unieść. Więc w instynkcie samozachowawczym, mechanizmie przetrwania ukryło te emocje gdzieś głęboko w sobie i ona tam była przez wiele lat. I wciąż nie, człowiek dorosły nie zdaje sobie sprawy z tego, że wciąż ją w sobie nosi. Tak, bo ja uwielbiam patrzeć, jak rozwój przebiega. Na przykład pierwszy etap rozwojowy, tak? Sytuacja okołoporodowa. Jest zamrożenie emocji, bo brakuje na przykład kontaktu z mamą. Tak. Tak. To, nie wiem, teraz już chyba tak jest, że od razu po urodzeniu noworodka kładzie się na skórze mamy. Czy nie? Bo wiem, że przez wiele lat nie było tak w szpitalach. Dziecko było od razu zawierane gdzieś, myte, dezynfekowane, bo wtedy jeszcze nie wiedziano, że te wszystkie bakterie, które ma na sobie, są mu absolutnie konieczne do tego, żeby zaczął budować własny układ odpornościowy. Miałem okazję kiedyś, jak tak mówimy o tej sytuacji okołoporodowej i jak przebiega w ogóle poród, miałem okazję kiedyś uczestniczyć w takim szkoleniu reorientacja narodzin. I to było dla mnie fascynujące, jak uświadomiłem sobie, jak sam się rodziłem, również też jaka sytuacja społeczna jest, w jaki sposób w ogóle podchodzi się do tego etapu narodzin. I tam jest takie fazy, są narodzin i ten piąta i szósta faza to jest taka faza, w której dochodzi do przyjęcia dziecka ze strony rodziny, jak i społeczeństwa. Tak? I miałem taką refleksję, Boże, jak tego jest mało. Tak? I teraz te emocje na starcie są zatrzymane. Tak? I później jest pytanie, jak oni mogą to odkrywać, jak oni mogą dochodzić. I później to się wszystko lokuje w ciele. I na przykład mówimy o mechanizmach, zablokowanie. Tak? Fajnie, że to też mówisz o tym wypieraniu, czy też chowaniu tych emocji. Tak? Jest takie zjawisko ciekawe, które uwięzi emocje, to jest trauma. Tak? Oczywiście. Nazwałaś świetnie to mechanizmy obronne, mechanizmy przetrwania. Tak, mechanizm przetrwania. I dlatego, że czasami jako dzieci doświadczamy traumy, ale ponieważ mamy jeszcze tak niewykształcony układ nerwowy,
rozmowy, że są takie sytuacje, których po prostu nie bylibyśmy w stanie unieść. I jedynym sposobem jest wtedy zepchnąć to gdzieś w otchłań podświadomości, żeby zachować dzięki temu życie. Dokładnie. I to trochę jest tak, że jakby ten cień chodził za nami cały czas, tak? Tak, nosimy w sobie traumy, ale ja też zawsze powtarzam, że człowiek dorosły to jest człowiek, który ma prawo, przywilej, ale przede wszystkim ma obowiązek wziąć pełną odpowiedzialność za swoje życie. Piękne. Bo jeżeli człowiek dorosły bierze pełną odpowiedzialność za swoje życie, to nigdy nie będzie ofiarą swoich traum. I ja to mówię na przykładzie własnego doświadczenia, bo kiedy miałam 16 lat, próbowałam sobie odebrać życie. Bo tak się czułam nieszczęśliwa i byłam samotna. Więc gdybym mogłabym przez całe dorosłe życie patrzeć na siebie przez pryzmat tego, że kiedyś cierpiałam. Ale wybrałam inaczej i wybrałam świadomie inaczej. Czyli żaden człowiek nie musi być ofiarą swoich traum, dlatego że każdy człowiek ma moc do tego, żeby zmienić to, co znajduje się w jego emocjach, w jego psychice, w jego umyśle. To wymaga pracy i to wymaga przepracowania, ja to nazywam kodami podświadomości, ale to są te rzeczy, które zostały w nas kiedyś zapisane. To są też traumy, z których wyrosły pewne przekonania dotyczące mnie, życia w ogóle, innych ludzi i świata, ale każdy człowiek ma moc, żeby to zrobić. I myślę, że żyjemy w takiej cywilizacji, która nam to utrudnia, a nie ułatwia. I to powinno się o tym mówić i przypominać, że każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje zdrowie, za swoje życie, dlatego że gdybyśmy mieli takie instynktowne przekonanie, gdyby każdy człowiek w Polsce miał instynktowne przekonanie o tym, ja jestem odpowiedzialny za moje zdrowie, to nie byłoby innej możliwości, tylko przestałyby istnieć wszystkie sieci barów szybkiej obsługi, dlatego że nikt nie robiłby tam zakupów i nie jadłby takich śmieci. Ludzie przestaliby pić alkohol, bo wiedzieliby, że alkohol naprawdę szkodzi zdrowiu. Więc to by wszystko zmieniło. To by też zmieniło służbę zdrowia, dlatego że o 90% zmniejszyłaby się liczba osób, które potrzebują pomocy, bo są chore. Dlatego że nagle wzięlibyśmy odpowiedzialność, pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie. A jak zmalałaby liczba osób, które cierpią na depresję? Przecież alkohol bezpośrednio przyczynia się do tego, żeby mieć depresję, dlatego że wywołuje takie zmiany w mózgu i w organizmie, że prowadzi do depresji. A my na razie żyjemy w kulturze zapominania tego, unikania tego, co mi jest, unikania tego, co czuję i unikania rozwiązania problemu u jego źródła i koncentrujemy się tylko na tym, żeby usunąć objaw, który mi przeszkadza. Ale te objawy nie giną, one zostają i zaczynają się kumulować. I jak ktoś przyjmuje takie łatwe, szybkie i wygodne rozwiązanie, że jeżeli jestem chory, pójdę do lekarza i zacznę łykać przepisane tabletki. Nie mówię, że łykanie tabletek jest złe, tylko chodzi mi o takie nastawienie, że nie zastanawiam się nad tym, co mógłbym zmienić w moim stylu życia, czy sposobie myślenia i tak dalej, żeby być bardziej zdrowym człowiekiem, tylko jedynie idę do lekarza i łykam tabletki, to wtedy do końca życia będzie łykał tabletki. Taki ciekawy punkt poruszyłaś w moim rozumieniu. Chodzi o tak zwaną odpowiedź na daną chwilę. To można by nazwać odpowiedzialnością, odpowiadam. I tą odwagę przemiany czy zmiany, tak? David Hawkins, jak budował tą poziomy świadomości, tam jest taki punkt graniczny, odwaga. Ten etap początkowy, który jest w kalibracji do 200, jest właśnie tym obszarem
gdzie można by go nazwać trójkątem dramatycznym, tak? Jestem ofiarą, tak, lub jestem sprawcą, lub jestem wybawicielem, tak? Jeżeli wokół tego zaczynamy się kręcić, tak jak to mówisz, wtedy zaczyna być taki poważny kłopot, bo właściwie tam nie ma rozwiązania. Są emocje, które raczej szarpią i mówią, to ty jesteś winny, lub to ja jestem winny, tak? A nie w kwestii, że ja podejmuję decyzję o zmianie jakiegoś. I też fajnie, że też wspomniałaś o tym zwanym kodzie, tak? W bodynamik jest taki, czyli w takim nurcie somatycznym, pracy somatycznej, jest właśnie też, są kody zamknięte. I to są kody takie głęboko wyparte. Tak, tak, tak. Bo tu mówimy o wszystkim, co dzieje się w podświadomości. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że podświadomość zarządza 95% naszego życia, to to jest bardzo ważne, żeby zatrzymać się i żeby zajrzeć tam i żeby sprawdzić, zweryfikować to, w co wierzę. Więc ja myślę, że odwaga nie jest pierwszym krokiem. Pierwszym krokiem jest świadomość. Uświadomienie sobie, że w ogóle istnieje coś takiego, jak przekonania, z których nie zdaję sobie sprawy i które realnie kierują moim sposobem myślenia, moim sposobem postrzegania samego siebie i innych. A to przekłada się na to, jakie decyzje podejmuję, a to przekłada się na to, jak wygląda moje życie. Wszystko, po prostu wszystko zaczyna się od tego, co znajduje się, w co wierzę, jakie są moje głęboko ukryte, podświadome przekonania, nie będąc tego świadomym. Nawiązujesz też do przekonań. Ja w tej praktyce, którą też uprawiam, jest taki moment orientacji. Czyli to, co mój świadomością, to jest pytanie, czy jest inna perspektywa poza tą, która jest. Ale to też wymaga świadomości. Tak, mówię o tej świadomości, tak, budowanie. Że świadomości, że w ogóle istnieje inne spojrzenie na tę sprawę, czy na ten problem, czy na tę osobę. Bo ja pamiętam, to się wydaje takie oczywiste, ale ja pamiętam, że jak pierwszy raz wyjeżdżałam z Polski ponad 30 lat temu i leciałam do Ameryki Południowej, to zabrałam ze sobą kompletny zestaw przekonań dotyczących tego, jak wygląda świat, jak wygląda dobrobyt na świecie, co jest dla nas dobre, a czego powinniśmy unikać. I kiedy po raz pierwszy przyjechałam do Ameryki Południowej i spotkałam Indian w dżungli amazońskiej, to było mi ich żal, dlatego że patrzyłam na nich z mojego europejskiego punktu widzenia i to z takiego punktu widzenia, którego nigdy świadomie nie zweryfikowałam. To było po prostu to, w co instynktownie uwierzyłam, dlatego że wszyscy tak samo uważają, będąc tutaj w Europie. I kiedy byłam rok później i znów rok później, podczas następnych wypraw do Ameryki Południowej i kiedy obserwowałam Indian z bliska, w jaki sposób oni żyją, jakie mają relacje z samym sobą, samymi sobą wzajemnie, jakie mają relacje ze światem, który ich otacza, z przyrodą, to po prostu wszystko, w co wierzyłam, rozsypało się w drobne kawałki. I zrozumiałam, że przyjechałam tam z pewnym gotowym obrazem świata, który jest totalnie, absolutnie fałszywy. I musiałam nauczyć się całego świata na nowo i uczyłam się tego właśnie w dżungli amazońskiej. Dlatego wiem, jakie to jest trudne. Uświadomić sobie to, z czego teraz nie zdaję sobie sprawy. To jest ogromnie trudne, dlatego że jako dzieci tworzymy całą matrycę naszego światopoglądu, poglądów dotyczących wszystkiego, nawet tego, o czym świadomie nie myślimy. I to jest coś, co towarzyszyło nam przez całe życie, co jest oczywiste, co pasuje do innych osób w kulturze, w której się wychowaliśmy. I pomysł, że w ogóle można myśleć inaczej, myślę, że większości ludzi w ogóle nie przychodzi do głowy. Myślę, że nikomu nie przychodzi do głowy. Dlatego, że to, jeżeli żyję w określonym miejscu na świecie, w określonej kulturze i cywilizacji, to uważam, instynktownie przyjmuję, że tak jest wszędzie i że wszyscy ludzie myślą w taki sposób. Ale w cywilizacjach, gdzie nie istnieje
polityka, gdzie nie istnieją pieniądze, gdzie nie istnieje reklama, gdzie nie istnieje elektryczność, gdzie nie istnieje telewizja, gdzie nie ma kawy, cukru, coli i tak dalej. Ludzie myślą kompletnie inaczej, mają zupełnie inny system wartości. Wspomniałaś o tym, ja to nazywam kontrastem, nie? Tutaj jest Europa, trafiasz do Indian i nagle zauważasz, że jest inaczej, tak? I że to sprawia, wywołuje pewną... dysocjację. No, powiedziałbym takie głębokie różnicowanie, tak? I też pytanie o inne perspektywy, które się ma w sobie, które oni odsłaniają. W pierwszej chwili jest zawsze taki bunt. Ja to widzę, jak organizuję wyprawy i zabieram ze sobą Polaków. Jak oni pierwszy raz na przykład jadą do Afryki, jesteśmy w wiosce Masajów, to Polacy są szczerze wstrząśnięci. Oni są tak pełni współczucia, żalu i smutku. Że oni tak mają. Dla ludzi, którzy mieszkają w glinianych chatach, którzy chodzą boso, dla dzieci, które biegają bez ubrania. I bardzo trudno jest im zrozumieć, że istnieje taka możliwość, że oni w swoim życiu czują się bardziej szczęśliwi niż dyrektor firmy, który ma dwa samochody i który wyjechał na wycieczkę z Polski do Afryki. Czyli ten punkt rozmontowujący w ogóle własne przekonania, tak? Tak, więc wtedy oni, ich pierwszym odruchem jest, co mogę zrobić, żeby uratować tych dzieci, te dzieci, uratować tych ludzi. I ja zawsze mówię, oni nie potrzebują tego, żebyś ich ratował. Wiesz, nie wiem, czy to jest takie samo, na pewno nie. Ja nie mam takiego doświadczenia, ale przypomniałem sobie właśnie te dzieciaki, jak pracowałem w szkole. Były tak zwane, po śląsku mówię, familogi, czyli takie osiedle bardzo z ubogimi rodzinami. Dzieciaki są naprawdę biedne. Tak? Te dzieciaki biegały od rana do wieczora, miały swoją grupę, to była taka społeczność. I jak ja tam przychodziłem, tak, to byłem głęboko zaskoczony, że oni są radośni. Pełni radości i komunikują się na swój sposób. Tak, tak, tak. To dla mnie było niezwykle piękne. A taki szczyt nieprawdopodobnej sceny, kiedy koleżanka ze szkoły podstawowej, już jako dorosła kobieta, zamieszkała tam i mnie zaprosiła do mieszkania. I mówi, wejdź. Ja wtedy miałem taki, no bo byłem służbowo, byłem pedagogiem, nie? Ale ona mówi, wejdź. Więc ja wchodzę, tak? I oczywiście my tam byli pod wpływem alkoholu, ale nie o to chodziło. Chodziło o to, że oni mieli swój świat. I wprawdzie były to osoby straumatyzowane, gdzieś mieli swoją strategię, ale również mieli swój świat. I później przyglądałem się, jak ich życie przebiega. I rzeczywiście to jest głębokie wyzwanie dla tych dzieciaków. Czy mogą mieć inaczej, tak? To chodzi o tutaj to miejsce, tak? A tak. Ty mówisz o czymś innym. Tak, ale ja ci powiem, że to dotyczy, ja myślę, że to dotyczy absolutnie 99% dzieci w Polsce. Co? To, o czym powiedziałeś, że te dzieci są głęboko straumatyzowane. Dlatego, że jeszcze jedno pokolenie wstecz, tak jak moi rodzice, wychowali się w czasie wojny. Dokładnie. Ten, kto wychował się w czasie wojny, zabiera ze sobą wielki strach. Dokładnie tak. I tym strachem karmi swoje dzieci, dokładnie, nie będąc tego świadomym. Więc jeżeli dzieci, zanim zostaną rodzicami, nie zmienią swoich podświadomych kodów, nie uwolnią się od tego strachu, zastępując go miłością, życzliwością, to będą ten strach przekazywali następnym pokoleniom i radzili sobie alkoholem. W Polsce nie wiem, czy istnieją domy, w których nie świętuje się różnych okazji alkoholem. I wiem to z obserwacji, że w domu, w którym jest alkohol, nie ma szczęśliwych dzieci. I wiem, dlaczego tak jest. Dlatego, że alkohol zmienia psychikę. Dokładnie. Zmienia strukturalnie i chemicznie mózg, co powoduje zmiany w psychice. Powoduje na przykład to, że z człowiekiem, który
przez dłuższy czas pije alkohol, ale to nie znaczy, że upija się, tylko po prostu na przykład codziennie wypija kieliszek wina, mówiąc, że bez tego nie może zasnąć. To jest bardzo łatwy do rozpoznania znak tego, że już jest uzależniony od tego alkoholu. Człowiek, który przez dłuższy czas, nawet w umiarkowany sposób pije alkohol, ma zupełnie inne emocje. I z takim człowiekiem nie można nawiązać głębokiej emocjonalnej więzi. Tam, gdzie dziecko nie jest w stanie nawiązać głębokiej emocjonalnej więzi ze swoim rodzicem, nigdy nie będzie miało poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli nie będzie miało poczucia bezpieczeństwa, to będzie cierpiało na wszystkie możliwe emocjonalne problemy, łącznie z depresją, z różnymi kompulsywnymi zachowaniami, uzależnieniami. Tyle, że te uzależnienia się zmieniają razem z czasami, w których żyjemy. Teraz ludzie uzależniają się od internetu, od zakupów, od gier komputerowych, a kiedyś uzależniali się chyba bardziej od substancji, na przykład od alkoholu, albo od pracy, albo jeszcze od innych zachowań. Dwa punkty, które zwróciły moją uwagę. Strach i wojna. No. Tak. I ponieważ też gdzieś tam pracując w różny sposób, na przykład, wielokrotnie sięgam po to. Po te kody transgeneracyjne, jakie one są. I strach jest ogromny. Tak? Oczywiście łatwiej jest patrzeć na zewnątrz, ale kiedy zadałem sobie sam pytanie, patrzyłem na swoich rodziców, tak? Bo rodzice właściwie to tato się urodził przed wojną, jak i mama. Oboje doświadczyli tej wojny. Tak? I to doświadczyli świadomie, nie jako dzieci, tylko jako... Nie, jako dzieci. Jako właściwie. Dzieci? Tak. I była taka sytuacja, że zawsze się zastanawiałem, dlaczego mój tato tak bardzo się boi. Były takie sytuacje dla mnie niewyjaśnione. Tak? I któregoś dnia mi ciocia opowiedziała o ważnej sytuacji. Nigdy w życiu tego nie słyszałem. Że byli pod obstrzałem. I tato jako mały chłopczyk był trzymany przez babcię, przez mamę, moją babcię, a przez jego mamę. I to było tak straszne, że ten strach był duży zarówno dla babci, jak i dla mojego taty. I później ja się zastanawiałem, co się dzieje, nie? Dlaczego tak jest? No, nie rozumiałem tego. Dopiero podczas swoich prac różnego rodzaju zobaczyłem, że to jest ten kod, ten głęboki kod strachu. Tak? Czy oczywiście gdzieś ten lęk też mi towarzyszył, tak? Bo to później gdzieś jest to... I drugie takie ciekawe doświadczenie o tym strachu, jak miałem okazję spotkać, rozmawiać, pracować i był przede mną siedział niemiecki terapeuta. Tak? I on mi uświadomił jedną rzecz. Powiedział do mnie, Piotrze, czy ty wiesz, że wy i my, oczywiście ja sobie mówię, jest pewna różnica, okej, ale nie chcę się wycofać z tego. Czy wy i my, czy nie byliśmy przypadkiem 6 lat w polu wojny? I do mnie dotarło, co to jest pole wojny. Tak. Że to jest straszna rzeczywistość, tak. Że zmienia totalnie, bo strach robi tak, swoje. To zmienia sposób myślenia, w ogóle zmienia sposób odczuwania i postrzegania. Nie było, przynajmniej ja nie mam pojęcia, czy istniały jakiekolwiek programy, które mogłyby pomóc ludziom uwolnić się od tego wojennego strachu. Takie programy takiej głębokiej pracy z emocjami i z psychiką. A jeżeli ich nie było, a myślę, że nie. To byliśmy spadkobiercami tego. To wszyscy jesteśmy tego spadkobiercami i powtarzamy. To znaczy, nie wszyscy, bo ja też zawsze mówię, ktoś musi być pierwszy. Dokładnie. Ale wiesz, jak mamy ten strach, nie? I później to, co wspominaliśmy na samym początku, emocje. Do jakich emocji mamy dostęp? Do strachu, wściekłości, złości, gniewu. To są te niektóre emocje instynktowne, ale do miłości, serdeczności, życzliwości, sympatii, które należą do innej części naszego mózgu, gdzie chodzi o część relacyjną, układ limbiczny. Zaczyna się wtedy troszeczkę inaczej. To wymaga relacji. To, co wspomniałaś wtedy, o to dostrojenie się mamy do dziecka na przykład. Mówisz, że to wymaga relacji z drugim człowiekiem? Że te emocje, o których wspomniałem ostatnie, one się kształtują na bazie więzi i relacji. Ale
więź i relacje można rozumieć szeroko. Nie tylko z rodzicami, nie tylko z innymi ludźmi. To może być też więź z Bogiem, relacja z Bogiem czy z siłą wyższą. To może być też więź i relacja z przyrodą. Ja tutaj miałem nawet z samym sobą. Tak. Ja miałem tu na myśli sytuację społeczną, czyli ludzi, którzy przebywamy, to może być wychowawca, to może być tato, to może mam, to może być opiekun, tak. Również oczywiście relacja z Bogiem, jak i z naturą, tak, ona również zmienia skład chemiczny mózgu. Oczywiście, tak. I zmienia też nastawienie, tak. Więc uświadomiłam sobie, że byłam samotna nie dlatego, że nie było innych osób wokół mnie, tylko dlatego, że relacje, które nawiązywałam, były zbudowane na bazie strachu i uzależnienia emocjonalnego zamiast miłości. I dżungla mi w tym bardzo pomogła, dlatego że pamiętam taki dzień, jak płynęłam przez dżunglę po takiej małej rzeczce, w której płynęła woda, która w słońcu wyglądała jak płynne złoto. I płynęłam czółnem, bez silnika, miałam tylko wiosło. I było tak cicho, i było tak spokojnie, i było tak błogo, że wtedy po raz pierwszy chyba puściłam ten cały strach i poczułam, że jestem jednością z dżunglą. To było tak, jakby być jednością z Bogiem. I człowiek, który czegoś takiego doświadczy, nigdy już nie będzie samotny. Już nigdy nie będzie taki sam. I nigdy nie będzie samotny, dlatego że już wtedy wie, że... Ta boskość. Że samotności nie ukoi drugi człowiek. Ukojenie samotności trzeba znaleźć w relacjach, jakie mamy z samym sobą, z naturą, z Bogiem, dlatego że wtedy buduje się nowe poczucie bezpieczeństwa, które będzie jak skała. To ciekawe miejsce. Nie wiem, czy to jest taki właściwy moment, ale trochę mi to do tego nawiązuje, żeby w tym miejscu tak pozwolić sobie powoli, wiesz, jakoś zatrzymać się, wiesz. Bo to jest piękne. To, co powiedziałaś. Dziękuję. Także bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę, bo myślałem o tym, że to, co powiedziałaś, o tym takim pewnym sensie jakby rozmontowaniu, ale bardzo pozytywnym. Tak. Doświadczenie tej błogości, tej boskości, tego ukojenia. Ale żeby to zrobić, trzeba się poddać. Tak. A człowiek, który nosi w sobie strach, instynktownie zawsze próbuje walczyć. Tak. I zawsze próbuje przejąć kontrolę. Tak. I dlatego czasami życie rzuca nas w takie sytuacje, w których jesteśmy bezradni, po to, żeby nas nauczyć, że są rzeczy, które są poza naszą mocą i żeby nauczyć nas umiejętności puszczenia kontroli i zaufania. Pięknie. Bo tylko wtedy można znaleźć takie właśnie uczucie jedności. Piękna puenta. Bardzo dziękuję Ci, Beata. Dziękuję. Dziękuję Wam również.